dziś na własne oczy ujrzałem, moi drodzy, anioła z mojego nagrobka. Urzekł mnie z całą ważną artystę. Aż mnie to bolało żołądka, bo jakby przyniósł prototyp, ja mu powiedział projekt, żeś mi takiego zrobił anioła masońskiego, takiego z dziwnymi skrzydłami, więc on się też mnie abogniawał. Anioł, nawet moja siostra, bo była ze mną, ona nie chciała na ten grób patrzeć, ale ją tak anioł rozweselił, że się w ogóle nie przejmuje moim nagrobkiem. O wielkości wam nie mówię, bo byście się przewrócili, do tego zobaczycie, co wam mogę zdradzić. Na prawym ramieniu będzie miał wyciśnięty ten ręka. Miecz wbity w ziemię, Chrystus Wincyt napisany na mieczu, a pod ręką mą poziomą orzeł piastowski, ten nasz, z naszych samochodów. Żebyście byli przespokojni, mnie tam w tym pomniku wolę, w ogóle nie ma. Żebyście nie myśleli, że zrobione będzie napis odcienia. Widzicie, że zapomniał. Ze świata cieni i mroku do świata prawdy, którą jest Bóg w Trójcy Jedynej. Deo optimo maximo. Data urodzenia będzie napisana po rzymsku. Moja siostra błagała mnie, żebym w nawiasie napisał, bo przecież tego nikt nie odczyta. Literami rzymskimi. Ja, dziecko drogie, no nie przejmujże się na tym. Będą robili zdjęcie. Pójdę do internetu i będą szukać literek. No i pospalają, ja będą chcieli wiedzieć, kim się urodził. Z bólem serca was informuję, że pomnik ten będzie miał mankament, bo tam jeszcze nie będzie mojej daty śmierci, bo nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy ona będzie dokładnością co dnia, miesiąca i roku. Tak tym się już zajmiecie po mojej śmierci. Wszeli obec informuję, moim życzeniem i wolą jest spocząć na pustelni. Będzie to zgodnie z przepisami, bo zrobicie po mojej śmierci konserwę. Ja już trumnę zamówiłem, będzie z nierdzewki, wy tylko zaspawacie cyk-cyk. Sanepid się nie doczepi, bo to jest urna troszkę insza. Będzie półcentymetrowa nierdzewka gruba. Będą skakać tak jak przy księdzu, który wybudował pomnik Chrystusa Króla w Siebodzinie, jak zażyczył sobie, żeby jego serce spoczęło pod pomnikiem, to sanepid się obraził, że będzie cała woda w Polsce za tym to. Więc ja informuję sanepid i wszystkie urzędy, że będę spoczywał na swoim miejscu, zachowając wszystkie przepisy bezpieczeństwa z mojej strumny, nic ze mnie nie wycieknie. Bądźcie przespokojni. A dzięki temu oszczędzę bólów okolicznych proboszczów, mojego Makowskiego, że jakbym umarł, to powiedzą, że nie będą heretyka chować na cmentarzu. W związku z tym nie będą mieli problemów z niczym. Kto poprowadzi pogrzeb, macie tylko odmówić różaniec i jest ksiądz wydelegowany, który mszę odprawi. Więcej niczego nie chce. Jak nie będzie, nie przyjedzie. Odmówicie różaniec, bo ile na orob ziemi, tyle będę miał zasługi. To ostatnia msza święta dzieci. Tylko odmawiajcie za mnie tą modlitwę, żebym się do Pana Boga przyznał w ostatniej chwili, czasem nie palną gafę, a reszta dzieci się nie przejmujcie. Uznaję zasadę górali dwóch synów, kiedy ojciec umierał, testament odłożył, majątek, to wszystko. Pod tą koszulą jest msza święta na Gregoriankę, pod niebieską. Pod żółtą jest wasz majątek, a to jest. Ale chopy przepiły to, co było pod żółtym, po pół roku. Wspomnieli, że jeszcze mają pieniądze ojca na Gregoriankę. Też to przepili i mieli problem. Co będzie z naszym ojcem? Ale starszy Staszek był mądrzejszy, bo parę katechez zażyczył i mówił mu tak do Jaśka. Słuchaj, Jasiek. No jeśli nas ojciec poszedł do piekła, no to po co mu ta Gregorianka? Jeśli poszedł do nieba, no to po co mu ta Gregorianka? A Jasiek słyszał, że jest czyście, ta Stasek, a jak nasz ojciec poszedł do czyśca,
nie martw się, ojciec był twardy, on wytrzyma. Więc także dzieci nie oczekuje na wielkie wsparcia. U śmierci tylko umiesz liczyć do końca, liczyć na siebie. Tylko w godzinie śmierci bądźcie przy mnie. A resztę się kompletnie nie przejmujcie. Że nie będzie żadnego niepokoju po mojej śmierci. Nikt nie będzie z ambony, jak na pogrzebie mojego taty robił wypominki dla rodziny, co, gdzie i ja, dzieci. Spokojnie. Więc przypominam, spocznę z tyłu za figurą Krzysztofa Kulała. Jego cieniem, jego cieniu się ukryłem. Jemu się polecam. Ale się tym nagrobkiem nie przejmujcie. Anioł na tym nagrobku jest czadowy. Nie chcę powiedzieć, jakiego terminu góralskiego użyła moja siostra, bo jej to wyskoczyło, później przeprosiła mnie. To jest anioł boski. Ona jest też przeszczęśliwa z tego nagrobku.